Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule mam challenge, który polega na tym, że koło fortuny wylosuje mi, w jakim kolorze muszę stworzyć sima. Widzicie, mamy tu kolory wypisane, jak widzicie, już się losuje i wychodzi fioletowy. O, ej, powiem wam, że się cieszę, bo myślałam, że będzie gorzej. No to moi drodzy, próbujemy tutaj stworzyć fioletową simkę, także zaczynajmy. Oczywiście musimy zmienić kolor włosów. Weźmiemy sobie jasny fiolecie. W ogóle ten kolor mi się bardzo podoba, ale to bardzo. Ale fryz też mi się wydaje, że zmienimy. Nie. Coś takiego... Szalonego może? Ej, ale w sumie? Powiem wam, że ma to w sobie coś. Podoba mi się. Może spróbuję. Najwyżej będziemy zmieniać. Dobra. Oczy mamy... Coś takiego. Dobra. No to teraz ciuszki. Ciuszki już powiem wam, że sobie pozmieniałam na kolorki. Także zobaczmy, czy mamy jakiś ładny zestawik, czy... Czy będziemy musieli jednak robić swój własny, w sensie górę osobno i dół osobno. No, tu są mamy jakieś takie kieki. My takich kiecek nie chcemy. Coś takiego fajnego bym chciała, ale... Nie wiem, czy my tu znajdziemy coś takiego. Czemu to się pojawia? To jest niebieskie. Okej. A to? A nie, to nie. To mi się ogólnie bardzo podoba, ale nie, no to jest takie... too easy. Ej, no pomysł mi. O matko, co to jest? Nie wiedziałam, że mamy takie coś. Ha. Widzicie, człowiek się cały czas uczy. Dobra. Jakaś góra. Ten sweterek jest w sumie ładny. Takie ombre. Tylko ja bym już tutaj nie dała chyba nic fioletowego, bo się idzie, powiem wam. Nie fajnie. Te są niby za krótkie trochę. No ja, to są jakieś leginsy. To nie. Może dres jej damy? A to? Ej, pomysł z dresami, powiem wam, że mi się nawet podoba. To nie. Tak myślę cały czas, powiem wam o tych dresach, czy to nie byłoby fajne. Może jakieś obcisłe. Te na przykład mają takie kolorki, ale ja może bym tu dała czarne i fioletowe buty. Czy to będzie trochę czyterstwo? Ja bym nie powiedziała. Dobra, tylko ja bym chciała tutaj jakieś te... te rampeczki fioletowe. Może tu? To są w sumie fajne, ale jakbym dała ci na przykład białe spodnie, to mi się wydaje, że było lepiej. O, nie? Mi się wydaje, że lepiej wygląda. No i teraz jakieś dodatki jakieś może jej damy. Co byś ty tu mogłam dostać? I on będzie dała jakieś taki, nie ma takiego zwykłego pierścionka cieniutkiego. To dajmy ci zegarek. No czemu nie? Chodźmy do make-upu. I tak, ja bym jej dała jakąś pomadkę nudziakową, bo fiolet to już... Nie, pewnie. Nope. To jest taka nudziakowo cieplejsza, co mi się podoba. Im oczy muszą być. Może tu jakiś delikatny fiolecik, ale nie możemy też szaleć, nie? Bez przesady. Tu nie chodzi, żeby zrobić sima po prostu w tych kolorach, żeby on też miał jakiś... wyglądał jakoś, nie? Czy tu nie ma żadnego ładnego, delikatnego? Ludzie, tutaj mamy coś, widzę, z maczka.
Nie, może tu? Nie mam jakiegoś ładnego brązika. O, te wyglądają na spoko, ale już widzę, że są dosyć mocne. Ja no jestem rozczarowana trochę. No łatwo. Ej, no powiem wam, że nie ma nic chyba takiego i zrezygnujemy. Najwyżej eyeliner, powiem wam, dokłożymy. Tylko chyba tylko na górną jej dam, bo ta dolna wygląda dosyć źle. No, bo chyba nie ma jakiejś dłuższej ładnej. To nie. No. Ja bym zostawiała tą i może dajmy po prostu jakiś róż na policzkach. No, chyba że zmienimy pomadkę może na coś takiego? Żeby jednak to się świeciło jakoś? Nie no, dajcie mi nudziaczka jakiegoś. Czekajcie, zmienimy sobie może odcień. Ojejcie, nie w tą stronę. A nie, ten jest ciemniejszy, dobra. Nasycenie zmniejszymy. Ale też nie daje. Ej, tam, dobra. Wezmę inne usta. Jejciu. A może coś... Nie, dowiecie co, chyba zostaniemy przy tym, co było takie jasne. Bo się nie rzucają w oczy. O, dobra, git. No to lecimy w strój następny, czyli mamy teraz oficjalny. Oficjalne, coś ładnego, fioletowego. Gdzie tam ta przykuła mój wzrok. I chyba ją zostawię. Jeśli chodzi o obuwie, to chyba nie będzie żadnych takich fioletowych. O, dobra, te damy, ale włosy to ci jakoś tutaj zepniemy, mi się wydaje. Tylko co tu teraz wybrać? Coś takiego... O, pięknie. Ej, ale napowiem, że nawet nie potrzebuje makijażu. O, ej, jak pięknie. Ona nawet nie potrzebuje makijażu oczu, tak na dobrą sprawę mi się wydaje, bo wygląda bardzo ładnie bez tutaj żadnego cienia. Dobra, sportowe. Czy mam jakieś gotowe sportowe? Tak z ciekawa. Aha. Dobra, nie. O, weźmy sobie taki topik. I jakieś leginsy by tu mogły być, albo dresiki, o. Dresiki ci dopasujemy do tego, na przykład takie. Troszkę luźniejsze i w sumie, o. Ja bym ci dała jeszcze jakieś skarpeteczki. I git. Chyba, że jakieś nieozdobnych, nie. Ja bym zostawiała takie. I włosy mi się wydaje, że też bym ci spięła w jakiegoś, nie wiem, kucyka albo coś takiego. Żeby ci no jednak było wygodnie, ale... nie, to teraz jakiś ładny kucyk. Ojojoj. Tutaj widzę coś mamy, ale z grzywką to nie. Albo dwa warkocze. O, dwa warkoczyki. Bo czemu my nie? Dobra, to teraz do spanka. Proszę, sobie nawet wybrała fioletowy. Dobra, skoro tak chciałaś, to ci go zostawię. To ci go zostawię, włosy ci też zostawię. I teraz ubranko na imprezkę. Tu chyba w kompletach nie mamy nic takiego fajnego party. Matko, co to jest? Łatwo. Dobra. Jakaś bluzka na takie party. Ona to miała chyba, to mi się ogólnie podoba, ale czy to jest to? Właśnie my zaszalejmy z tym. Troszkę odważni, bo czemu by nie? O, i może jakieś shorty do tego ci nałożymy, co? Bo czemu by nie? To jest takie shorty spódnicka. Spódnicka. Nie no, to by musiała być czarna, nie? I
ten brąz mi zaś tu nie pasuje. Oj. No to chyba będzie trzeba iść jednak spódniczkę, moi drodzy, tylko... tylko zaś kolor jest, powiem wam, taki dosyć słabawy. No jak nie, to ci weźmiemy znowu takie te jeansy, bo... No, bo tutaj widzę, już nie ma nic takiego z fioletem. No i fajnie, jakby te buty były fioletowe. Jest taki róż, to nie. To musimy dać inne butki. No, coś takiego? O, dobra. I tu mi się wydaje, że zmienimy, powiem wam, usta. Zmienimy sobie usta wargi. No może właśnie jakiś już fiolecik. Nie, niech się dziewczyna wyróżnia na imprezie. Dobra, to by było. Next. O, to teraz mamy na plażę. Ten mi się bardzo podoba. I zostawiam. Czy może jakieś okularki ci dołożymy? Nie, na pewno ja bym ci chciała coś dołożyć na szyję. Mniej dziewczyno, coś. Kusi. Jakieś okularki takie, te są w sumie fajne, ale... Śmiesznie wygląda, powiem wam, z tymi kwiatkami. Ale chyba zostawię, bo tutaj... O, a to okulary? Tylko bym musiała mieć w tym kolorze. O! Co wy na to? Nice, podoba mi się. No to teraz ubrania na ciepłą pogodę. Może coś luźniejszego? Nie wiem, może na przykład o. Czy to jest taki fiolet? Nie jest taki fiolet, nie? To jest na przykład fiolet. To jest już też taki niebieski, no to nie wiem, co on tu robi w ogóle. To jest taka fajna chusta. No i właśnie coś by musiało być tutaj, powiem wam, z wyższym stanem. A teraz znaleźć coś takiego, żeby pasowało. To będzie wyzwanie. Gdyby była, że z wyższym stanem, to by była ładniejsza. Powiem wam. Dobra, ale wyrzucę sobie chyba kolorki. I sobie tak podziałamy. No może się coś trafi innego, ale z akcentem fioletowym. To nie. Jakoś powiem wam, że nic do mnie nie przemawia. No bo jednak lato to bym... Chyba, że ci wezmę może jakąś sukienkę? Czy jest tutaj coś takiego... fajnego? Oho! Ej, ona jest urocza. W sumie takie cusie. O, i te budki. Czy to jest fioletowy? Jest taki nudziak. To nie za bardzo, nie. To byś musiała mieć coś innego z butów. O, klapeczki. Taki różowawo-fiolecik, nie? W sumie, a ten? Ten, bo nie jest aż taki cukierkowy. Dobra. I bransolety. Dajmy ci może parę. Albo... To nie, to od pana, to wyrzucam od razu. Ale ta w sumie, czemu nie? Może damy jej też inną fryzurkę jak na lato? Kombinujmy w sumie, nie? Jak można zmieniać, to czemu by nie zmieniać, nie? Dobra. Tylko co tu teraz wybrać? To było urocze, ale to nie będę tak szaleć z długością, żeby raz ma krótkie, raz ma długie, bo to już można zgłupieć. W realnym świecie tak nie istnieje, nie dzieje się.
Także... Nieobecne, ale... O, coś takiego. Już mi się wydaje spoczko. Dobra, i co? I teraz coś na zimną pogodę. O, proszę, jak się ładnie ubrała. A właśnie muszę przyznać, że myślałam coś o... tych strojach. Tylko ja chyba myślałam, że jest może coś bardziej takiego, ale chyba nie ma kolorku. Tutaj widzę, że jest jakiś fiolet, ale zaś... A tu? Nie no, tu jest róż. I bardzo weźmiemy... ta ładna kurteczka. Jeszcze jakieś spodnie. Takie konkretniejsze mi się wydaje, żeby musiały być, nie? O! Ej, takie nieoczywiste połączenie, ale mi się podoba. Dobra, takie będzie jakieś takie cięższe buty. Mi się wydaje. O, w sumie te nawet wyglądają spoczko. Dobra, jak chcesz kask, to ja ci dam kask. Tylko chyba nie ma takiego. Będzie czapusia w kolorze? Nie, to zwykła jest już taka. Nieładna. W sumie to było spoko. Ojej, ciukusi. Ale nie, chyba wiecie co? Zostawimy sobie ten. Bo mi się podoba. No, jeszcze i damy oczywiście rękawiczki, bo mi zamarznie dziewczyna. Gdzie są te rękawiczki? Czekajcie, tu są rękawiczki. Dodatki, tak. My rękawiczki sobie weźmiemy jakieś takie. Takie jaśniejsze sobie weźmiemy, żeby do spodni pasowały. O, i mi się wydaje, że jest git. No i powiem wam, że udało mi się stworzyć syma w jednym kolorze, także się bardzo cieszę. W sumie fioletowy to też nie był taki trudny kolor, nie? Mi się wydaje, że nie wiem, żółty byłby trudniejszy. No, ja też nie przepadam osobiście za żółtym, także to by było dla mnie też takie wyzwanie naprawdę. Może następnym razem się uda. Także piszcie koniecznie, co myślicie tutaj o mojej Simce, o moim wyborze stroju, czy byście coś zmienili, czy byście coś pododawali. Czekam na wasze opinie, a tymczasem co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji na mojego Twittera i do usłyszenia, do następnego.